To będzie najtrudniejszy film, jaki do tej pory zrealizowałem. Po obejrzeniu zrozumiecie dlaczego. Ale pozwólcie, że najpierw stworzę kontekst do tej historii. Jesteśmy na Filipinach, wyspiarskim kraju w Azji Południowo-Wschodniej, kojarzącym się głównie z turystyką, rajskimi plażami, pięknymi tarasami ryżowymi i uśmiechniętymi ludźmi. Można tu znaleźć wszystko to, co nasuwa nam się na myśl, kiedy marzymy o przysłowiowym raju. Piękne palmy, wiecznie świecące słońce oraz morze z krystalicznie czystą wodą, bogate w rafy koralowe i niezliczone gatunki ryb. Można tu zjeść największy owoc świata, czyli jackfruit. Można również zjeść najbardziej śmierdzący owoc świata, czyli durian. I można zjeść baluta, kilkunastodniowy kaczy zarodek, lokalny przysmak, który według wierzeń tutejszej ludności jest afrodyzjakiem. Niestety, tak jak każdy inny kraj, i ten boryka się z różnymi problemami. Jednym z nich są narkotyki, z którymi podjął walkę wybrany w 2016 roku prezydent Duterte. W wyniku antynarkotykowej wojny zginęło tysiące ludzi, z czego setki to niewinne, przypadkowe osoby, które znalazły się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Innym, tak samo dużym lub może nawet większym problemem, z którym boryka się ten fascynujący kraj... Where is your parents? Yeah. You don't have parents? We try to help them to have a place where they can shower. Mm-hmm. They can shower. They had breakfast. And then they have some kind of activities. Mm-hmm. Then they have a little moment of prayer. Mm-hmm. Lunch. They wash their teeth. Mm-hmm. Go back in the... Hey! Give me money for food! Lunch, Kurangmo! If you see like a homeless kid, you are interviewing, asking where it's from. Yes, and we will ask them where they live, and then are their parents alive so that we can coordinate with the parents and bring them home. Where is your parents? My father is dead. Spędziliśmy w tym mieście kilka nocy i nie zauważyliśmy żadnych interwencji ze strony policji w związku ze śpiącymi na ulicach ludźmi, czy to dziećmi, czy dorosłymi. Wygląda na to, że ten proceder jest tutaj na tyle powszechny, że zarówno mieszkańcy, jak i sama policja przymykają na to wszystko oczy. Biorąc pod uwagę całe Filipiny, mamy do czynienia z problemem na wielką skalę, gdyż jest tu ponad 3 miliony bezdomnych, z czego 1 200 000 to właśnie dzieci. If there is some homeless children here in the street of Dumaguete City is arrested and turned over to the DSWD. Ten chłopiec ma rodziców. Problem polega na tym, że jego rodzice w ogóle się nim nie interesują i to, że wybrał życie bezdomnego, jest dla nich okej. Powiedział nam, że za dnia żebra na ulicy, żeby mieć na jedzenie i szkołę. Jak się okazuje, niektóre z tych dzieci chodzą do szkoły. Dowiedzieliśmy się, że pomaga im w tym pewna siostra zakonna, która urzęduje w pobliskiej katedrze. Postanowiliśmy spróbować ją odnaleźć i porozmawiać. All of them, they left the family to stay on street. It was their choice. Not all are very, very poor, but their choice to go on street. So, in this year, more and more, we try to put them back to school. They start with the new year. 1 month, 2 months, 3 months. Back to the street. So this year there are many, but no problem. I will help you. And we are looking for a place where they can sleep in the night. Mm-hmm. Because they have to go to work and they don't have this.
they did all this. They did. One time they start, but they don't stay long on what they start. Why do you think they choose the street? Why do they go out from the home? Because you said some of them, they have houses and they choose to live on the street. This is a good question. Sometimes the relatives say go on the street too. For money. Because they are poor. Yes, they are so poor. And sometimes just there is not enough space. In the house. And you know how they live. Tutaj na przykład mamy dzieciaka, który może niekoniecznie jest bezdomny, ale stoi przy drzwiach i otwiera i każdy, kto chce mu dać jakieś pieniądze, to da. Nie ma to jakichś określonych ram pracy. On sobie po prostu tutaj przychodzi, stoi. Właściciel lub pracownik sklepu chyba się do tego nie czepia. No i tak wygląda jego życie na teraz, chwilę obecną tutaj. What's your name? Joshua. Very nice name. I'm Damian. Nice to meet you, Joshua. How old are you? I'm 13. 13? Yes. Okay. And this is your work? Yes. Every day here? Yes. Worker of the store don't have a problem with you standing and opening the doors? Yes. How much money people give you? Five usually, yeah? All your siblings, how many? Siblings? Yeah. Five. So you are here every day? Yeah? How many hours per day? Six hours per day every day. That's a lot. Why? What do you need money for? Because we is buy rice. Because we is going to school. Yeah. You don't have like a big problems with these kids. They're not committing any crimes or I don't know, taking drugs or dealing drugs, things like that. They are just like begging for money. Sometimes it's only a petty crimes. Small crimes, yeah. Yeah. Like what, for example? Small crimes. Like for example, in the sniffing rugby or something. Yeah. Here and what's your job? Yes. Ten młody człowiek nie zna angielskiego, dlatego na wszystkie pytania odpowiadał tak. Jego praca polega na przekręcaniu motocykli o 180 stopni, tak aby osoba wracająca, powiedzmy z zakupów, nie musiała tego robić. Wsiada i jedzie. Taka usługa zazwyczaj kosztuje 5 pesos, czyli równowartość 35 groszy. Choć niektórzy dają więcej, inni mniej, jak również są i tacy, którzy nie dają nic. Bo tak naprawdę każdy może sobie ten motocykl przekręcić sam. Możliwe, że ten chłopiec będzie wykonywał tą pracę w tym samym miejscu przez kolejne kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Some of these kids, they don't know their parents, because I asked them. Yes. Oh, yes. They don't even know if they have parents. No, they know. I think they know. They know. And in many, me too, we go home to see them. Yes, they know. They know, yeah? Oh, yes. Mm-hmm. And some of them just, they keep the money they receive. So they write here the money they... And I keep the money. Really? Życie w filipińskich miastach toczy się zupełnie inaczej niż na rajskich wyspach. Czas płynie szybciej, ludzie są zafrapowani sprawami dnia codziennego i nie ma tego typowego dla małych wysp poczucia błogiej beztroski. Let me
Jeżdżąc po Dumaguete, nie da się odnieść wrażenia, że realia tego miejsca z przysłowiowym rajem mają niewiele wspólnego. Oczywiście istnieją tu różne klasy społeczne, tak jak wszędzie. Jednak przytłaczająca bieda jest tak powszechna, że widać ją na każdym kroku, gdziekolwiek byśmy się nie udali. Zastanawiające jest to, że przy tak ogromnym zjawisku na skalę całego kraju nie ma żadnej organizacji rządowej, która by w jakiś sposób tym ludziom pomagała. Ten problem nie dotyczy tylko dzieci. Całkiem możliwe, że niektórzy starsi bezdomni byli kiedyś takimi bezdomnymi dziećmi i żyją na ulicy całe swoje życie. Co się kryje w głowie takiej osoby? Czy jest to kwestia wyboru, czy może jakiegoś przymusu? Na to pytanie każda z tych osób musiałaby odpowiadać sama. Dla mnie, jak i zapewne dla was, pozostanie to wieczną zagadką. Because they prefer to stay on the street. Mm-hmm. Because it's easier, then, it's easy to get the money for them. Then be exploited from people. Because are people that they want help. And they let them work very hard and pay very little. Mm-hmm. So they prefer to stay on the street. Okay. Do you have any foundation, like you can, I don't know, receive the money from the people that can that want to help you? No, just they come and make a donation like this. For example, this one, you see, it's anniversary, and they give an offering to every lunch. There is some government organization or something like helping these kids? So far, I did not see. Okay. No. Maybe they are. Maybe they are. But many organizations, I don't want to say the word, is very heavy. Mm-hmm. They exploit. Yeah, I understand what you mean. Yes, it's a very heavy word. Yeah. So, this is our big story. Okay, thank you so much for your time. You're welcome. Thank you very much. Yes, please, to finish. Chciałoby się podsumować to wszystko jakimś błyskotliwym morałem, skwitować fajną, dającą do myślenia piękną puentą. Jednak nieważne, jak bardzo byśmy się o to starali, w żaden sposób nie zmieni to życia tych ludzi. Jutro też tu będą i tak samo jak dziś będą czynić swoje dzienne rytuały. Żebrać, błagać, prosić, kłamać, pracować i generalnie robić wszystko, co konieczne, żeby przetrwać. Nie chcę za bardzo wjeżdżać w politykę i obwiniać kogokolwiek. Jest jak jest. Ten film również tego nie zmieni. Fajnie, że są ludzie z wielkim sercem, jak siostra Lucy, która z niewiadomych nam powodów postanowiła pomagać tym dzieciom, dzięki czemu chociaż niektóre z nich mają szansę doświadczyć czegoś więcej niż życia na ulicy. Całe szczęście, że są ludzie, którzy z własnej nieprzymuszonej woli przynoszą datki z chęcią pomocy. Można by rzec, jakoś to wszystko się kręci. Dlaczego akurat kręci się w taki, a nie inny sposób, to już temat na osobny odcinek. Someone who could tell us some information about the kids, and maybe you have some kind of foundation. Yes, and you start to make a picture. You will give me money for picture. Okay, go model. To become what you are, I'm to become what you're capable of becoming is the secret for happy life. For living so easy, young ladies, blended and present personality, this is Maria Katrina Lopez, all the way from the city of gentle people, Dumaguete, in an access stopping, be person education, be for love and devotion. Heart is good after patient for the young generation. Thank you so much, guys, for giving us your time for this interview.
Thank you so much. Ucieczka do raju, which means escape to paradise. Ah, escape to paradise? Yeah. Give it to me now. Lights, camera, action. Dzięki wielkie wszystkim tym, którzy zostali do końca filmu. Mam nadzieję, że nie zostanie ponownie usunięty z YouTube. Jedyna kopia, jaka mi została, jest taka, więc przepraszam za jakość, nie jest najlepsza, mam tego świadomość. Dlaczego akurat teraz wrzucam ten film? Ano w związku z tym, że robię zbiórkę na auto, no to pojawiły się takie głosy i wiadomości prywatne z oburzeniem, że jest tyle biednych dzieci na świecie, jest tyle biednych ludzi, zamiast pomagać biednym, to ja myślę o swoim egoizmie i aucie. No nie do końca tak jest, bo w związku z tym filmem zorganizowałem zbiórkę na kwotę 10 tysięcy złotych, która została zebrana. Te pieniądze miałem osobiście wręczyć siostrze Lucy ponad rok temu, ale w związku z tym, że panuje zaraza, nie jestem w stanie przemieszczać się pomiędzy wyspami. Mógłbym to zrobić, ale musiałbym przejść dwutygodniową kwarantannę, co w ogóle nie wchodzi na tą chwilę w grę, już raz przechodziłem. Chcę to zrobić sam osobiście, bo jest to mój autorski film, dokument można powiedzieć. Chcę zrobić drugi odcinek rozliczający zbiórkę, jak wręczam pieniądze, spróbować odnaleźć te dzieci, zobaczyć co się z nimi teraz dzieje. Także jeżeli ktoś czuje, że chce pomóc biednym dzieciom, a nie dać mi na auto, jest taka możliwość. Można to zrobić, pomimo tego, że zbiórka już została ukończona, bo zostało zebrane 11 tysięcy złotych około, to można cały czas na nią wpłacać. No i ja was gorąco do tego namawiam, żebyście wpłacali na dzieci, a nie mi na auto. Ja wiem, że na to auto tak czy siak uzbieramy. Mówię w liczbie mnogiej, bo gdzieś tam te wszystkie przygody doświadczamy tak naprawdę razem. Ja nie mam absolutnie żadnej wątpliwości co do tego, że na to auto uzbieramy i niedługo będziemy mieli fajne przygody i wszyscy ci, którzy narzekają i żałują złotówki, będą te przygody przeżywać i doświadczać razem z nami. A propos takich ludzi, to powiem wam tylko, jak ja ich postrzegam. Przyjeżdżało do mnie setki gości, no i wśród tych gości byli też tacy, którzy właśnie byli takimi, że każda złotówka to szkoda wydać. 25 km od mojego guesthouse'u była impreza, dwa razy w tygodniu. No i impreza zaczynała się o godzinie 10, nic już nie jeździło, więc trzeba było załatwić chłopakom transport, tak? 25 km za 20 zł, trajk, na który wchodzą 4 osoby, ja nic na tym nie zarabiam, czyli składają się po 5 zł. No i oni z lokalnym, dużo biedniejszym od nich kierowcą trajka dyskutują jeszcze cenę, czy dałoby się coś spuścić z 5 zł na osobę na 4 zł na przykład. Co do takich ludzi, to tak naprawdę no jaki tutaj można mieć komentarz? I takimi samymi osobami myślę są ci, którzy: o, ale jesteś taki owaki, jak możesz w ogóle chcieć pieniądze, bla 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 bla. Oglądają Ucieczkę do raju od lat, nieraz na pewno poprawiła im humor, a może dała nawet jakieś przemyślenia ciekawe, a może wpłynęła pozytywnie na życie. No ale złotówkę, żeby dać Damianowi, no kurde, jak on w ogóle ma czelność. Także nie przejmuję się w ogóle takimi komentarzami, ani wiadomościami. A teraz krótko na temat progów, bo delikatnie zmieniłem i faktycznie niektórzy pisali w komentarzach, że chętnie by dali, ale nie tyle, co mówiłem. Także jest teraz tak. Każdy, kto wpłaci od 10 do 50 zł, dostanie to, co było wcześniej zarezerwowane dla 50 zł, czyli dostęp do grupy, na której są umieszczane filmy usunięte przeze mnie z YouTube. Tych filmów jest około 35, patrzyłem dokładnie, nie 25, 35. Także co tydzień jeden film, który ja osobiście usunąłem z YouTube, dlatego że był słaby, nudny, kontrowersyjny, zbyt szalony albo głupi, cokolwiek. 35 filmów, które ja osobiście usunąłem. Dostęp do tych filmów będą miały osoby, które wpłacą pomiędzy 10 a 50 zł. Każdy, kto wpłaci 100 zł, będzie miał i filmy, będzie miał i backstage skręcenia teledysków i będzie miał lifehacki, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. A dla osób, które będą na tyle hojne, żeby zapłacić 150 zł, co wcześniej dawało tylko lifehacki, usunięte filmy z YouTube i backstage, dodatkowo dla tych osób będą teksty, które również usunąłem z bloga, bo były zbyt kontrowersyjne. Jest ich kilkanaście, niektóre z nich były wiralowe. Nie ma żadnego w internecie teraz, ale będzie do nich dostęp dla każdego, kto wpłaci 150 zł. Dobra, dzięki wielkie, nie zamulam, nie chcę zabierać za bardzo waszego cennego czasu. Trzymajcie się, pi!